Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat doboru kabla WLZ, czyli wewnętrznej linii zasilającej, ze szczególnym uwzględnieniem dla domków jednorodzinnych czy pojedynczych mieszkań. Pomiję tu zasilanie całych bloków czy obiektów przemysłowych, gospodarczych czy usługowych, gdzie zasady doboru będą w części podobne lub takie same, jednak może być potrzeba uwzględnienia dodatkowych uwarunkowań. Pominę też kwestię wyliczenia zapotrzebowania na moc. To temat na osobny film. Warto tu zaznaczyć, że przepisy, normy zmieniają się, należy więc sprawdzać, jakie są aktualne wymagania. Kiedy oglądacie, mogą być już inne niż w momencie powstawania tego filmu. Natomiast część obliczeniowa raczej pozostanie bez zmian. Fizyka przecież nie zmienia się tak często jak przepisy. Film założenia jest przeznaczony dla początkujących, będą więc uproszczenia. Temat jest obszerny i nie sposób w krótkim filmie pokazać wszystkich aspektów. Dlatego pominę niektóre zagadnienia i pokażę typowe przykłady. Pamiętajcie, że prace projektowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje czy uprawnienia. Ponieważ pojawia się wiele pytań na ten temat, jeszcze więcej błędnych odpowiedzi, w tym zrzutów z ekranów z aplikacji, które coś tam wyliczają, ale nie wiadomo co i jak, pokażę, jak taki proces doboru może wyglądać. Jakie dane będą potrzebne do dobrania odpowiedniego przewodu? Będą to warunki przyłączenia wydane przez zakład energetyczny, długość kabla oraz impedancja pętli zwarcia sieci. Tą ostatnią wartość najlepiej zmierzyć, aby nie było niespodzianek przy pomiarach powykonawczych, ale można także przyjąć, oczywiście zachowaniem należytej ostrożności. Warunki przyłączenia wydaje właściwy zakład energetyczny. W moim rejonie jest to Tauron i na tym przykładzie będzie dobór, ale postaram się uwzględnić także inne zwyczaje, o których wiem lub słyszałem. Co będziemy uwzględniać przy doborze, czyli jakie będą kryteria tego doboru? Do spełnienia są cztery podstawowe warunki: obciążalność prądowa długotrwała, spadki napięć, samoczynne włączenie zasilania i minimalne przekroje. No to zaczynamy. Na początek chyba najłatwiejszy element – minimalne przekroje. Na ekranie macie ściągę. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną, minimalny przekrój układanego na stałe przewodu to 1,5 mm2. W przypadku WLZ to zazwyczaj z założenia będzie spełnione. Drugi wymóg – przekrój przewodu ochronno-neutralnego, w skrócie PEN, to 10 mm2 dla miedzi i 16 mm2 dla aluminium. Jeśli układ sieci to TNC i jest PEN, nawet jeśli z obliczeń wyjdzie mniejszy przekrój, to i tak trzeba zastosować kabel o przekroju pojedynczej żyły 10 mm2 dla miedzianego i 16 mm2 dla aluminiowego przewodu na całej długości PEN. Dopiero za punktem rozdziału, gdzie nie będzie już PEN, tylko osobne PE i N, można stosować mniejsze przekroje. W niektórych rejonach podział PEN może znajdować się w złączu lub układ sieci jest TT, wtedy nie ma PEN. I nie obowiązują te wymagania. Układ sieci powinien być podany w warunkach przyłączenia. W przypadku przewodów napowietrznych mogą być dodatkowe wymagania odnośnie minimalnego przekroju, np. 4 lub 6 mm2 dla miedzi, czy 16 mm2 dla aluminium. Przejdźmy dalej. Wytrzymałość lub obciążalność prądowa długotrwała. Ta wartość mówi nam, jak duży prąd może płynąć przewodem bez jego uszkodzenia przez długi czas, nawet nieskończenie długi. Wartość najczęściej odczytujemy z tabeli lub specyfikacji technicznej kabli. Zależy ona od rodzaju izolacji, materiałów, z jakich wykonany jest przewód, sposobu ułożenia, ilości wiązce, czynników zewnętrznych, np. temperatury. Te tabele są dostępne np. w przepisach, normach, książkach, ale także można je znaleźć w internecie. Szczególnie łatwo dostępne są wartości dla kabli miedzianych. Zanim przejdziemy do tabel, potrzebujemy określić prąd obliczeniowy. Wykorzystamy do tego moc czynną podaną w warunkach przyłączenia. Na ekranie wzory dla jednej i trzech faz. Skąd dane? Zaglądamy do warunków przyłączenia. Na ekranie przykładowe warunki przyłączenia dla mocy umownej 8 kW. To, co jest istotne w tych warunkach, to moc umowna 8 kW potrzebujemy do określenia prądu obliczeniowego. Układ sieci, w tym przypadku TNC, czyli minimalny przekrój PEN. Miejsce zainstalowania układu pomiarowego. Do doboru kabla nie jest to bezpośrednio potrzebne, ale może wpłynąć na długość kabla. Zabezpieczenie główne, bez członu zwarciowego, będzie potrzebne w dalszej części. polisze prąd obliczeniowy dla zasilania jedno- i trzyfazowego. Dla jednej fazy będzie to moc czynna na watach, czyli 8000 W, napięcie fazowe 230 V i cosinus-phi, przyjąłem 95. Setnych. Otrzymuję wynik 36,61 Ampera. Dla trzech faz będzie to moc czynna w watach 8000W, pierwiastek z trzech, czyli 1,73, napięcie międzyfazowe 400V i cosinus-phi, także przyjąłem 0,95, otrzymuje wynik 12,17A. Chciałbym w tym momencie wspomnieć, że są przypadki, w których prąd w przewodzie neutralnym czy ochronno-neutralnym będzie przekraczał znacznie prądy w przewodach fazowych. Należy to w takim przypadku względnić. Kolejna kwestia to prawidłowe i rzetelne określenie mocy umownej, które wpływa na dobór zabezpieczenia głównego. Może to mieć istotny wpływ na dobór kabla, jednak w tym filmie zakładam, że jest to prawidłowo i rzetelnie wykonane. Mamy prąd obliczeniowy, przechodzimy do tabeli. Sposobów ułożenia przypisanych do oznaczeń nic więcej. Na przykład dla przewodów ułożonych bezpośrednio w izolowanej ścianie, w pomieszczeniach to także metoda A1. Podobnie jak na przykład przewody w listwach profilowych, Chociaż tu nie są opisane. Na ekranie wybrane podstawowe sposoby ułożenia. Więcej informacji o tych sposobach znajdziecie w normach oraz książkach czy opracowaniach na podstawie norm. Najpopularniejsze będą prawdopodobnie A1, kable układane w ścianach, i D2, kable układane bezpośrednio w ziemi. Jeżeli przewody będą w powietrzu lub w ziemi w innych temperaturach niż standardowe czyli 30 stopni Celsjusza dla powietrza i 20 dla ziemi stosuje się współczynniki korygujące. Wartość prądu z tabeli mnoży się przez ten współczynnik. Podobnie w przypadku większej ilości przewodów czy kabli stykających się. Tu jednak nie będę tego pokazywał. Powiem tylko, że często zamiast mnożyć przez współczynniki wartości z tabeli, łatwiej przez te współczynniki podzielić prąd obliczeniowy i wynik porównywać bezpośrednio z wartościami z tabeli. Warunek wygląda następująco. Wartość prądu obciążalności długotrwałej odczytanego z tabeli, przemnożonego przez współczynniki korygujące, musi być większy lub równy prądowi obliczeniowemu. Ale zwróćmy uwagę na temperaturę kabla, dla której podawane są wartości w tabeli. To 70 stopni Celsjusza. Jeśli korzystalibyśmy przez dłuższy czas z mocy bliskiej umownej, kabel mógłby się mocno nagrzewać. Czyli byłyby straty na generowanie tego ciepła. Warto to wziąć pod uwagę przy doborze przykroju. Większy przekrój to mniejsze straty na ciepło przy tym samym prądzie i materiale żył. Tu praktyczna uwaga. Jeśli nie mamy tabeli z żyłami aluminiowymi i zamierzamy szukać w danych producentów, to możemy przyjąć, że dla popularnych przekrojów kabli miedzianych 6, 10, 16 mm2 odpowiednikiem mogą być aluminiowe o przekrojach o jeden rząd większym, czyli dla 6 mm2 w miedzi 10 mm2 w aluminium, 10 w miedzi, 16 w aluminium itd. Tak Jakie są praktyczne różnice pomiędzy miedzianymi a aluminiowymi żyłami? Miedziane są łatwiejsze do układania, np. przy zginaniu, mogą mieć mniejsze przekroje, łatwiej instalować je w zaciskach, ale są droższe. Wróćmy do naszego przykładu. Załóżmy, że użyjemy kabla o żyłach miedzianych i będzie on układany w ścianie, czyli metoda A1. Ze względu na wytrzymałość prądową długotrwałą, dla jednofazowego WLZ potrzebny byłby kabel o żyłach 10 mm2, a w przypadku trzyfazowego. Teoretycznie wystarczyłoby nawet 1,5 mm2. Zwróćmy uwagę, że dla 8 kW przy trzech fazach to mniej niż 3 kW na fazę. Przy symetrycznym obciążeniu więc bardzo mała moc. Takie rozwiązanie nie miałoby w praktyce sensu, chociażby ze względu na równomierne rozłożenie obciążenia na poszczególne fazy czy stosowanie większych przykrojów w instalacji wewnętrznej. Jeśli jedna z żył pełniłaby funkcję ochroną neutralną to i tak należałoby zastosować kabel z żyłami o przekroju minimum 10 mm2 w miedzi lub 16 mm2 w aluminium, ze względu właśnie na PEN, ponieważ byłby to minimalny przekrój, jakiego możemy użyć. Przejdźmy do drugiego przykładu. Tym razem przyjmiemy moc 15 kW, zabezpieczenie główne 25A, bez członu zwarciowego, długość WLZ 30 m. Przy takiej mocy nie ma sensu rozważać jednej fazy. Prąd obliczeniowy przekraczałby 68A, a przekrój żyły byłby co najmniej 25 mm2 dla miedzi. Dla trzyfazowego WLZ prąd obliczeniowy wyniesie 22,8A. Ze względu na wytrzymałość prądową długotrwałą, przewód miedziany ułożony w ścianie mógłby mieć 4 mm2, a w ziemi wystarczyłoby 2,5 mm2. I trzeci przykład. Tym razem przyjmijmy moc 23 kW. Zabezpieczenie główne 40A bez członu zwarciowego. Długość WLZ 30m. Ze względu na wytrzymałość prądową długotrwałą, przewód miedziany ułożony w ścianie mógłby mieć 10 mm2, a w ziemi 6. Musimy oczywiście pamiętać o minimalnych przekrojach. Mamy wstępnie dobrany kabel ze względu na wytrzymałość prądową długotrwałą. W dalszej części sprawdzimy jeszcze dwa warunki: spadki napięć i samoczynne wyłączenie zasilania. W dalszej części wykorzystam tylko przykład drugi, ale dla jednej i trzech faz, ponieważ stosuje się inne wzory. Mamy więc moc 15 kW, zabezpieczenie główne 25A bezczłoną zwarciowego, długość WLZ 30 m. Dobrałem wstępnie z rezerwą kabel miedziany 5x6 mm2 przy założeniu, że nie będzie żyły ochronno-neutralnej, i sprawdzam warunek spadku napięć. Na ekranie obliczenia dla jednej i trzech faz. Obecnie maksymalny dopuszczalny spadek napięcia od przyłącza zakładu energetycznego do urządzenia wynosi 4%, i dla trzech faz będzie on spełniony ze sporym zapasem. A zapas będzie potrzebny, ponieważ liczymy tylko spadek na WLZ, a jeszcze będą spadki na przewodach do odbiorników. Dla jednej fazy i takiego przewodu nie byłby spełniony, ale pokazałem to tylko jako przykład obliczeń spadku napięcia czysto teoretyczny ponieważ warunek wytrzymałości prądowej długotrwałej także nie byłby spełniony i nie byłoby sensu sprawdzać spadku napięcia. Wspomniałem na początku, że normy i przepisy się zmieniają. Kiedyś ten spadek napięcia musiałby być mniejszy niż 0,5% i taki kabel nie spełniałby wymagań. Należałoby dobrać większy przekrój żyły i ponownie sprawdzić warunek. Dlatego warto sprawdzać obecnie obowiązujące normy i przepisy. Pozostaje do sprawdzenia jeszcze jeden warunek – samoczynnego wyłączenia zasilania. Będzie nam potrzebny do obliczeń prąd za działania zabezpieczenia głównego. Jeśli będzie zabezpieczenie z o charakterystyce B lub C, łatwo ten prąd określić, wystarczy zastosować odpowiednią krotność. Dla B będzie to 5 i dla C 10. Dla B 25 byłoby to 125 A, a dla C 25 250 A. I takie prądy należałoby przyjąć do dalszych obliczeń. W naszym przykładzie prąd znamionowy zabezpieczenia głównego to 25 A, ale zabezpieczenie jest bez członu zwarciowego. Na ekranie standardowe rozwiązanie w moim rejonie. Zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wkładek GG dla czasu zadziałania 5 sekund dla obwodów rozdzielczych. Ten prąd to 236 amperów i taki prąd przyjmę do obliczeń. Sprawdzamy więc warunek samoczynnego wyłączenia zasilania. Sprawa prawa OMA wyliczamy maksymalną impedancję pętli zwarcia, przy której nastąpi szybkie wyłączenie zasilania. Wynosi ona 230 V podzielone przez 236 amperów, czyli 97 oma. Policzmy impedancję naszego WLZ. Wzory i obliczenia na ekranie. Nie ma to już znaczenia ilość faz. Pozostaje jeszcze do wyliczonej impedancji naszego WLZ dodać impedancję sieci. Tą impedancję najlepiej zmierzyć i przyjąć do obliczeń wartość rzeczywistą. Jeśli nie jest znana, można przyjąć od 3 do oma. Przy takich wartościach, w tym przykładzie, warunek byłby spełniony. Przyjmuje większą wartość impedancji sieci, czyli 0,6 Ohm i uzyskuje całkowitą impedancję pętli zwarcia sieci i WLZ. Wyliczamy napięcie wyłączenia dla prądu zadziałania, czyli 236 Amperów i całkowitej impedancji z prawa Ohma. Wynosi ono 193,52 V. Napięcie wystarczające do zadziałania zabezpieczenia jest niższe niż napięcie nominalne. Warunek jest spełniony. Jeśli warunek nie był spełniony, można dobrać inny kabel o większym przekroju, czyli mniejszej impedancji WLZ, lub ewentualnie dobrać inne wkładki GG o mniejszym prądzie szybkiego zadziałania, zachowując warunek selektywności, lub zastosować szybkie wkładki, np. Na GF. Następnie powtórzyć wyliczenia dla spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania. Przy zmianie przekroju na większy nie ma potrzeby sprawdzać warunku spadków napięć czy obciążalności długotrwałej. Jeżeli przy mniejszym przekroju były spełnione, to przy większym przekroju i tym samym materiale żył także będą spełnione. Do obliczeń warto skorzystać z Excela, gdzie po wprowadzeniu formuł można szybko sprawdzać, czy dany kabel może spełniać wymagane warunki. Ja właśnie z takiego rozwiązania korzystam, a ponieważ sam wprowadziłem formuły, to wiem co i w jaki sposób jest wyliczane. Warto także pomyśleć, czy w przyszłości nie będzie potrzebna większa moc. Na przykład, ładowarki do elektrycznych samochodów mogą mieć moc powyżej 20 kW. A ułożenie kabla z zapasem może w chwili obecnej będzie droższe, ale w przyszłości może okazać się znaczną oszczędnością. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Ja już dziękuję za uwagę i dotrwanie do końca tego bardzo teoretycznego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.